Czy masz świadomość? Patrząc na Europę i nasz kraj z perspektywy najazdu Rosji na Ukrainę, nasuwa się smutna refleksja. Przespaliśmy w dziedzinie obronności ponad 20 lat. Zawierzyliśmy złudnej narracji, że Europa i Polska stały się bezpieczne. Przy naszym położeniu geopolitycznym musimy mieć przeszkolone rezerwy ludzkie i uzbrojenie oparte na narodowym przemyśle. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika Spraw Obywatelskich. Ten fragment wpisu, który Państwu przeczytałem, jego autorem jest major Arkadiusz Kups, oficer rezerwy Wojska Polskiego, absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu i studiów cywilnych na Akademii Obrony Narodowej. Zaczynał w elitarnej jednostce specjalnej pierwszym batalionie szturmowym w Dziwnowie. Następnie trafił do 56. Kompanii Specjalnej w Szczecinie. W latach 90. opracował i wdrażał w Wojsku Polskim system Combat 56, program walki kontaktowej przeznaczonej do szkolenia jednostek specjalnych i rozpoznawczych. Dzisiaj major Arkadiusz Kups jest Państwa i moim gościem. Dzień dobry, panie majorze. Dzień dobry, właściwie dobry wieczór. Dzień dobry. Panie majorze, jakie lekcje dla bezpieczeństwa Polski wynikają z wojny na Ukrainie? Przede wszystkim myślę, że przez wiele lat armia była traktowana po macoszemu. To jest raz. Druga sprawa. Mam takie wrażenie, że często to, co działo się w armii, te wszystkie zmiany, restrukturyzacje, zmiany struktur, zmiany, że tak powiem, pewnych podmiotów, to była taka trochę operacja, którą przeprowadzał sanitariusz na otwartym sercu. I powiem tak, zawsze powinniśmy patrzeć na tych, którzy już coś tam robili. Mówiąc krótko, nie wyważajmy drzwi tam, gdzie można je po prostu otworzyć. Niemcy, kiedy wprowadzali armię zawodową, pracowali nad tym systemem 8 lat. Myśmy to zrobili w ciągu roku i obwiesiliśmy ogromny sukces. I jak patrzę się na armię przez ostatnie, powiedzmy, 20 czy 30 lat, to są cały czas takie szarpane ruchy. Wprowadza się coś, a później okazuje się, że to nie działa. I ci, którzy są wewnątrz struktur MON-owskich, to doskonale zdają sobie sprawę, że takich historii było wiele. Przypominam, powstanie WOG-ów, zmiany strukturalne, to wszystko są ruchy tak naprawdę, które na pewno nie przyczyniły się do tego, że ta armia dzisiaj jest przygotowana. To jest raz. Druga sprawa. Kiedy odeszliśmy od Układu Warszawskiego i przebranżowiliśmy się w stronę NATO, to tak naprawdę przez wiele lat, do dnia dzisiejszego, nie udało nam się przebranżowić armii. Bo popatrzmy nawet na ostatni sukces, który został otrąbiony, mówiąc krótko, kupujemy czołgi. To znaczy znowu kupujemy jak zwykle na zasadzie kupowanie w markecie. Bo w tym momencie mamy 5 modeli czołgów, które trzeba serwisować, które trzeba oporządzić. To jest cały pakiet szkoleniowy, to są mosty towarzyszące, to są garaże. Mówiąc krótko, to jest wszystko. I to jest, że tak powiem, nakłada się następny problem, który prędzej czy później odbije się czkawką. Przypominam, że 2 lata temu wydaliśmy niezłe pieniądze na remonty T-72. Popatrzmy, co zrobili w tym czasie Ukraińcy. Ukraińcy mieli 8 lat, które naprawdę ciężko przepracowali. Zmodernizowali swoje czołgi, bo mówi o czołgach T-64, które dzisiaj tak naprawdę są czołgami, które robią im niesamowitą robotę. I popatrzmy na to wszystko, co dzieje się w tym kraju, jeśli chodzi o obronność. Co my dzisiaj produkujemy u siebie? Mamy doskonałe pioruny, wcześniej mieliśmy gromy. Mamy świetny transporter, który dzisiaj już, powtarzam, dzisiaj już nie jest transporterem, mówię o Rosomaku, nie jest już sprzętem, że tak powiem, przyszłościowym. To jest wszystko. Nie mamy marynarki wojennej, nie mamy obrony przeciwlotniczej, bo funkcjonujemy tak naprawdę na tym, co nam pozostało, czyli mamy trochę OS, mamy Newy i to jest praktycznie wszystko. I dzisiaj kraj, który leży w środku Europy,
38-milionowy, gdzie patrząc przez historię ostatnich setek lat, jest tak naprawdę ringiem bokserskim między Zachodem a Wschodem, jest kraj, który dzisiaj nie ma rezerw mobilizacyjnych i tego tematu już dalej nie będę rozszerzał. Myślę, że doskonale wiem, o co chodzi. No dobrze, a dlaczego, tak jak pan powiedział, przez te 20 czy więcej lat te sprawy były traktowane w naszym państwie po macoszemu? No bo generalnie, po pierwsze tak, armia była traktowana po macoszemu i myślę, że największy problem armii jest to, że tą armią zarządzają politycy. Nie słucha się ludzi ze środka, ludzi, którzy tak naprawdę o tej armii mają określone wyobrażenie i określoną wiedzę. Dzisiaj tak naprawdę to politycy decydują, albo może inaczej, nie zawsze wojskowi mają siłę przebicia, żeby powiedzieć, co jest potrzebne. Bo popatrzmy, co stało się z marynarką wojenną. Ile lat mówimy o tym, że ten kraj potrzebuje okrętów podwodnych? Bo nieprawdą jest, że Bałtyk nie nadaje się do okrętów podwodnych. Ja też kiedyś tak myślałem. Bałtyk jest idealnym akwenem dla działania małych okrętów podwodnych. I dzisiaj tak naprawdę czekaliśmy na co? Czekaliśmy, aż Kobeny, że tak naprawdę konstrukcje z lat 50. zostaną zezłomowane. Orzeł, który nie jest w ogóle gotowy do użycia, bo jest po prostu nieuzbrojony, a o pozostałych rzeczy w ogóle nie mówimy, bo tego nie mamy. A mamy, tak naprawdę jesteśmy na granicy Unii, jeśli chodzi o granicę morską. Druga sprawa, nie mamy obrony przeciwlotniczej, to powiedzieć trzeba szczerze i otwarcie. I czekamy nie wiadomo ile lat na program NAREW i na program Wisła. I takich przypadków możemy mówić i podawać więcej. Dlaczego tak się stało? Bo myślę, że tak, po pierwsze na armii oszczędzano. Przypominam, ja nie chcę tutaj jeździć, czy to jest wina jednego, że tak powiem, systemu politycznego, czy drugiego, ale popatrzmy, co się działo, kiedy za co niektórych ministrów trzeba było szukać oszczędności, to były cięcia tak naprawdę w wydatkach na obronność. A dzisiaj z kolei jest, mówię, tylko bardzo ciepło i kupujemy to, co kupuje się, może inaczej, to, co jest w planach tak naprawdę, kupujemy dzisiaj na zasadzie kupowania w hipermarkecie. Kupujemy to, kupujemy to, kupujemy tamto. W tym kraju nic nie produkujemy do obronności. Tu jest największy problem. A to wszystko trzeba będzie serwisować, to wszystko trzeba będzie uzupełniać. Tu trzeba będzie produkować amunicję, rakiety i tak dalej, i tak dalej. Popatrzmy, co stworzyła Turcja przez wiele lat. Tam jest doskonały sprzęt, bo tam kupowano licencje, tam podpatrywano, tam rozwijano swoje technologie i tak dalej, i tak dalej. Nawet popatrzmy na Ukrainę, która miała kilka lat nie tylko na zakupy, ale na udoskonalenie tego, co mają. No właśnie, to wie pan, tak jak pana słucham, to pojawia mi się takie pytanie, co by się z naszym krajem stało i z nami, gdyby Rosja nas zaatakowała dzisiaj tak jak Ukraina? Ile byśmy, czy my byśmy byli w stanie w ogóle odeprzeć atak? Przede wszystkim wychodzimy z założenia, że jesteśmy członkiem NATO, gdzie działają określone procedury i tego powinniśmy się trzymać. Ale problemem, ten problem, że tak powiem, rozbrojenia armii, to nie jest tylko problem Polski. Bo zobaczmy, co się dzieje w siłach zbrojnych Niemiec. Tam jest ten sam ogromny problem. Tam uwierzono, tak jak i my uwierzyliśmy, że czas wojen w Europie się skończył. Że jest tylko czas pokoju, że nic się nie powinno wydarzyć. I tak naprawdę dziś okazuje się, że ten pogląd, który wszyscy wierzyli, niestety jest błędny. Europa jest taka, nie inna. I patrząc na historię, na wnioski, które powinniśmy wyciągać, to powinniśmy cały czas dbać o swoją obronność. Ja teraz zacytuję Jarosława Rybaka, rzecznika prasowego Ministerstwa Obrony Narodowej, dziennikarza i korespondenta, który tak mówi o książce Major Kups o 56. Kompanii Specjalnej.
Cytuję. Warto poczytać o dawnych czasach, wtedy żołnierz nie pracował, ale służył. Ludzie nie liczyli czasu spędzonego w mundurze i wszyscy byli pewni jednego. W czasie szkolenia trzeba dostać w kość, żeby być dobrze przygotowanym do wykonywania realnych zadań. To, panie majorze, czego potrzebuje dzisiaj polska armia w obszarze ludzi, w obszarze kadr? Przede wszystkim myślę, że to jest trochę inne pokolenie. Dzisiaj myślę, że jak patrzę na armię, a mam z tą armią bardzo dobre układy, bo mówiąc krótko, w szkole jeżdżę i gdzieś tam jestem bardzo blisko tego wszystkiego. Myślę, że dzisiaj w armii brakuje czegoś takiego, co nazywa się etosem. Myślę, że ta armia tak naprawdę zrobiła się pewnego rodzaju korporacją, firmą, gdzie o godzinie 15.30 stoi kolejka ludzi, którzy odbijają swoje identyfikatory, bo tak naprawdę kończy się jakaś tam praca. I myślę też, że to całe społeczeństwo od tej armii odeszło za daleko. Społeczeństwo w ogóle nie jest żyte z armią. Tak naprawdę to jest bardzo daleko od siebie. To nie chodzi o to, że dzisiaj nie widzimy na ulicy ludzi w mundurach, ale chodzi o to, że ta bliskość armii, niestety ona się gdzieś tam zatraciła. To jest jedna rzecz. Druga sprawa, to wychowanie młodego pokolenia, dzieci, młodzieży i tak dalej, to nie polega na tym, że zakłada się koszulkę z napisem Kocham Polskę albo koszulkę z orłem z napisem Polska, tylko że tą osobowość, ten patriotyzm kształtuje się od dziecka. Popatrzmy, jak robią to Amerykanie. Tak naprawdę to wszystko nie jest narzucane. To nie chodzi o to, żeby dzielić społeczeństwo. Myśmy gdzieś to społeczeństwo podzielili. Podzieliliśmy historię, albo mówiąc, jak ktoś powiedział, że piszemy tą historię od nowa. Bo dla mnie nie ma znaczenia, czy ten żołnierz szedł ze wschodu i ginął, czy szedł z zachodu i ginął. Ci ludzie, którzy szli do tej Polski między 43 a 45, oni do tej Polski szli, bo chcieli tu wrócić. I nieważne, czy on szedł ze wschodu, czy z zachodu, oni z tego samego kierunku ponosili takie same ofiary. I dzisiaj powinniśmy, nie możemy dzielić tego społeczeństwa na pewnego rodzaju kategorie. I myślę, że w tym wszystkim, w tym pisaniu jak gdyby historii na nowo, coś żeśmy pogrzebali. Tak jak pogrzebaliśmy etos armii, szacunek do munduru, tego wszystkiego, bo dzisiaj tych pasjonatów w armii jest naprawdę niewielu. Owszem, jest ich sporo w jednostkach specjalnych. I to nawet nie chodzi o to, że te jednostki lepiej zarabiają, bo tu chodzi o to, że tam się buduje pewnego rodzaju legendę. Oni się czują po prostu kimś lepszym, może nie lepszym. Szanuje się bardziej tych ludzi. Tak samo jak szanuje się na przykład ten szacunek na przykład w lotnictwie jest. Może to wynika z tego, że ryzyko jest ogromne. Ale w tej całej masie armii czegoś zabrakło. I myślę, że największym problemem chyba jest to, że tą armię rozgrywa się też w jakimś układzie politycznym. Dzisiaj nie zawsze kariery buduje się w sposób, że tak powiem, może niezrozumiały, ale powiem jeszcze inaczej. Ta ścieżka kariery w armii jest trochę niezdrowa, bo to nie może być tak, że ludzie idąc do szkół oficerskich wiedzą już, jak mają zaplanowane kariery, bo mówi się o takich, że to są ludzie, którzy przyszli z plecakami. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że żeby przejść do określonych, na określone szczeble, to trzeba wcześniej te szczeble zaliczyć, bo wtedy człowiek zna, że tak powiem, poszczególne stopnie, poszczególne obszary wiedzy. A to nie może być tak, że dzisiaj jest ktoś podporucznikiem, a za 5 lat jest podpułkownikiem czy majorem. I ta naturalna ścieżka też została zachwiana. I dzisiaj to wszystko tak naprawdę powoduje, że ten obraz armii jest taki, a nie inny. No dobrze, a ja jeszcze raz, raczej ja się zatrzymam jeszcze na chwilę na tym etosie, o którym pan wspomniał. Dlaczego ten etos jest pana zdaniem ważny? Panie Rafale, powiem tak. Armia jest specyficznym miejscem. To nie jest przedsiębiorstwo na zasadzie, może inaczej.
Armia jest, w armii się służy, w armii się nie pracuje. I dlatego patrząc na armię przedwrześniową, Polacy naprawdę potrafili być doskonałymi żołnierzami. Bo w tym wszystkim tak naprawdę brakuje takiej wiary, brakuje zaangażowania, brakuje, mówiąc krótko, tego czegoś, czym ci ludzie powinni być nafaszerowani. Ja nie mówię o ideologii, ja mówię o pewnego rodzaju misji, wiedzy. Tym wszystkim tak naprawdę się steruje. I myślę, że dziś tak naprawdę, jak patrzę na to z bliska, to czegoś zabrakło. Ale nie powiem tak naprawdę czego. Mm-hmm. No dobrze, ale może być też takie myślenie, tak sobie wyobrażam, że może być takie myślenie w społeczeństwie, no że przecież właściwie technologia nam tutaj załatwi sprawę. Jak kupimy jeszcze górę kolejnego sprzętu, to przecież będziemy bezpieczni. Panie Rafale, sprzęt nie walczy. To może być nawet człowiek, który siedzi 10 km dalej przed urządzeniem i bawi się joystickiem, ale tak naprawdę to on podejmuje decyzję. Poza tym patrząc na konflikt w Ukrainie, to popatrzmy, co się dzieje. To jest współczesny konflikt, jest wielopłaszczyznowy, jest hybrydowy. On jest przede wszystkim ogromnie manewrowy. Dzisiaj nikt nie okopuje się w lesie i to było widać już w czasie konfliktu na Bałkanach. Dzisiaj rejonem walk są obszary zurbanizowane. I dlatego też między innymi te straty wśród cywilów są tak ogromne. Ale popatrzmy, co się dzieje. To wszystko tak naprawdę jest ogromnie dynamiczne. Jak popatrzmy, jaka jest wielopłaszczyznowa współpraca, jak to się wszystko rozwija, gdzie rozpoznanie satelitarne, rozpoznanie powietrzne, systemy dowodzenia, to wszystko się analizuje na bieżąco. To jest tak dynamiczne, że myślę, że to przewartościowanie działań wojennych nastąpiło już co najmniej 15-20 lat temu. Dzisiaj współczesne dowodzenie to jest ogromna ilość informacji, które są przetwarzane, analizowane i wysyłane do poszczególnych, że tak powiem, tych najniższych struktur na dole. I w tym wszystkim mimo wszystko najistotniejszym czynnikiem jest człowiek. Maszyna za niego nie walczy. Czy masz świadomość? Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. Mhm. No dobrze, to co jest Pana zdaniem dzisiaj największym wyzwaniem w zakresie szkolenia żołnierzy? Brak przeszkolonych rezerw. Bo wyobraźmy sobie, że mamy ileś roczników, które w ogóle nie były w wojsku. Mamy z kolei pokolenie starsze, które jeździło na czołgach T-55 i w ogóle realizowały całkowicie inne zadanie. Ja powiem tak, ja jestem już 20 lat poza strukturami i pomimo, że szkole, to jak porównuję to, co robiłem ileś lat wcześniej, mimo że to było, może nie powiem, że najbardziej nowoczesne, ale było bardzo awangardowe, to dzisiaj to się wszystko zmieniło. To wszystko jest trochę inaczej, to trochę bardziej szło do przodu, to jest raz. Druga sprawa, w tym całym systemie, który się dokonał, tych zmian, tego wszystkiego, to wszystko zależy też od tego, jaki jest materiał ludzki. Dzisiaj dla młodego człowieka to jest kwestia, czy on jest w stanie przespać się w namiocie w lesie. Ja nie żartuję, takie mamy dzisiaj pokolenie. To wynika z tego, że całkowicie inaczej wychowane jest pokolenie. Pokolenie jest chyba bardziej roszczeniowe, które tak naprawdę trudno z niego coś wycisnąć. Ja nawet gdzieś widziałem jakiś post na stronie gdzieś tam, w nawiązaniu do tego, co tam zamieściłem, gdzie szła odpowiedź mniej więcej w tą stronę, że nie mam zamiaru, jeżeli mój kraj będzie w niebezpieczeństwie, za niego walczyć. Po to płacę podatki, że jest armia zawodowa. Armia zawodowa, czy armia pierwszorzutowa tak naprawdę nie wygrywa wojen. Wojny wygrywają rezerwiści.
I zobaczmy nawet to, co się dzieje na wschodzie. A może pan to, może pan tutaj to wytłumaczyć? No bo faktycznie to może być jakaś zagadka dla słuchaczy, którzy nie kojarzą tych szczegółów. Dlaczego rezerwiści? Dlatego, że ci, którzy poszli w pierwszym rzucie, to ile będą żyć? Ile będą walczyć? Ile procent stanów osobowych pozostaje po tygodniu czy dwóch tygodniach działań? Wiadomo, że te związki taktyczne pierwszorzutowe, które poszły, one w pewnym czasie muszą otworzyć gotowość bojową, bo zostało tam 30, 40 czy 60%. I trzeba będzie to czymś uzupełnić. Im dłużej trwa ten konflikt, tym więcej roczników jest wcielanych, szkolonych i wcielanych. Przecież to nie jest tak, że te składy osobowe, które wyruszyły w Ukrainie ze strony Federacji Rosyjskiej, one będą walczyć do końca. Nie, bo ich jest czymś takim, jest taką wielką, niestety wielką maszynką do mięsa, która przerabia poszczególne roczniki. Taka jest prawda. I pomimo tego utechnicznienia, unowocześnienia, ten czynnik ludzki po prostu niestety, ale jest wyeliminowywany. Taka jest prawda. Dlatego taką ważną rzeczą są rezerwy. No dobrze, ale to ja pana tak spytam, bo jak mamy budować etos armii i zachęcać młodego człowieka do jakiegoś przeszkolenia wojskowego, kiedy on widzi w telewizorach dowódców, czy generałów, czy wierchuszkę wojskową w Polsce, która ci ludzie mają takie już na pierwszy rzut oka widać problemy, nie wiem, fizyczne, mówiąc już złośliwie, trochę są w ciąży, pewnie mają jakieś wyzwania z, nie wiem, zrobieniem kilku pompek czy podciągnięć na drążku. No i oni po prostu gdzieś się pokazują i to jest jakby trochę stan naszej armii. Czy ja tutaj jakoś coś przekłamuję? To znaczy tak, powiem pani Rafale tak, żeby trochę dyplomatycznie z tego wybrnąć. Generałowie nie muszą, może inaczej. Generałowie nie są od tego, żeby podciągać się na drążku czy biegać 3 km z bronią. Chociaż patrząc na inne armie świata, rzadko widuje się oficerów starszych czy nawet generałów amerykańskich, którzy są zaniedbani fizycznie. To jest jedna rzecz. Druga sprawa. To też wynika chyba z tego, że my jeszcze momentami jesteśmy trochę tam bardziej chyba na wschodzie niż na zachodzie i pewne takie naleciałości zostały. Zresztą chociaż znam wielu generałów, pułkowników, którzy są sprawni lub bardzo sprawni i mogłoby naprawdę wielu młodych ludzi zawstydzić. I myślę, że to jest kwestia jeszcze może nie pokolenia, ale kilkunastu lat, kiedy ten obraz całkowicie się przetrze, bo przypominam takie ćwiczenia, które odbyły się chyba 3 lata temu, czy 4 lata temu, pod Toruniem, to największe ćwiczenia z armią amerykańską, kiedy dowódca chyba 82, czy 101 chyba, nie, 81 chyba, 82 dywizji amerykańskiej skakał razem ze swoim wojskiem na spadochronie i był zdziwiony, że 6. Brygada Desantowo-Szturmowa, która właśnie się zdesantowała razem z nimi, nie ma dowódcy. Bo się okazuje, że dowódca, dowodził tą brygadą, nigdy nie skakał. Ale to wynika z tego, że po prostu taki ten system jest. Bo nie wyobrażam sobie, że ktoś, kto dowodzi brygadą powietrzno-szturmową czy powietrzno-desantową, nie realizuje zadań, które realizuje dany związek taktyczny. To samo jakby był szef kuchni, który nigdy nie jadł, albo szef kuchni, który nie potrafi gotować, prawda? No ale to już jest inna bajka, więc myślę, że to jest kwestia, że tak powiem, może nie zmiany pokoleniowej, ale chyba zmiany myślenia, które i tak powoli następuje. Mówię, to wymaga jeszcze jakiegoś takiego czasu.
No dobrze, a pan też wspominał w różnych miejscach o przeszkoleniu rezerwy, o 3-miesięcznym przeszkoleniu. Czy to jest w ogóle możliwe, żeby takie przeszkolenie coś dało, a jednocześnie, żeby ono było na tyle atrakcyjne, że młody człowiek nie będzie postrzegał go jako po prostu, że pójdzie gdzieś tam i będzie, nie wiem, już szczoteczką czyścił jakieś posadzki, tylko że się czegoś po prostu nauczy, rozwinie trochę ducha, charakter, nie wiem, trochę nabędzie jakichś nawyków fizycznych, czy to w ogóle takich, no tak, nawyków ćwiczeniowych, treningowych, czy to w ogóle jest możliwe w 3 miesiące? To znaczy, ja myślę, że to w ogóle jest niemożliwe. Dlatego, że jeżeli otworzyły się drzwi i podjęliśmy decyzję o likwidacji służby zasadniczej, chociaż powtarzam, idea służby zasadniczej jest właściwa, ale była u nas całkowicie zrealizowana. I wracając do tego zagadnienia, jeżeli się otworzyło te drzwi, to kto w tym kraju odważy się, żeby je zamknąć? Która opcja polityczna powie, wprowadzamy obowiązkową służbę zasadniczą? Żadna, bo momentalnie spadną słupki popularności. To jest raz. Druga sprawa to są koszty. Ale jeżeli mówimy o 3-miesięcznym szkoleniu, to tak naprawdę w tym momencie nauczylibyśmy tych ludzi podstawowej wiedzy. To musi być mocna, ale minimalna pigułka, bo wiadomo, że my sobie w tym momencie specjalisty czy rekruta nie wyszkolimy, ale w ciągu tych 3 miesięcy możemy popatrzeć na ludzi, możemy ich wybrać i możemy co niektórym zaproponować określone stanowiska i przy atrakcyjnych warunkach finansowych udałoby się te stany osobowe uzupełnić. To jest raz. Te 3 miesiące szkolenia też pozwoliłyby chociaż częściowo uzupełnić ewentualne stany rezerw. Ale przy tym wszystkim najważniejsza rzecz jest chyba taka, żeby te 3 miesiące były atrakcyjne, owocne i skuteczne. Bo trudno, żebyśmy powołali ludzi na 3 miesiące i zajmowaliby się oni bzdurami. No właśnie. Ja powiem tak, raz tylko byłem powołany w czasie swoich 20 lat na 5-dniowe ćwiczenia. I uważam to za kompletną stratę czasu i pieniędzy. I nie będę tego więcej rozwijał, bo musiałbym za dużo powiedzieć. No dobrze, a pan, to już zmierzając do końca, a pan na własną rękę, oczywiście z pomocą wielu ludzi, próbuje w Polsce tego ducha i tego ducha budować, ten etos rozwijać poprzez grę terenową selekcję. Może nie wszyscy słuchacze kojarzą. Jakby pan mógł powiedzieć o idei i czy to nie jest jakiś też sposób na to, żeby, no właśnie, czy, na ile tutaj tego ducha i etos można wzmacniać? Powiem tak, panie Rafale. Kiedy rozkręcaliśmy selekcję w 1998 roku, to były takie lata, że startowało w tej imprezie 500-800 osób. Co wynikało to z tego, że wartość tych ludzi, nikogo nie urażając, nie obrażając, była nieco inna. Na ostatniej imprezy przyjechało mniej niż 50 osób. O czym to świadczy? Świadczy to o tym, że tego typu wyzwania nikogo nie interesują. Myślę, że patrząc na to, o czym pan mówił wcześniej, o wychowywaniu i tak dalej, powstało w Polsce masę szkół wojskowych, gdzie jest to na pewno doskonały materiał na przyszłych żołnierzy. Zresztą ci ludzie idą tam po to, żeby zostać żołnierzami. Wszystkim marzy się kariera żołnierza zawodowego, oficera i tak dalej. Wiadomo, że takich możliwości nie ma. Jeżeli dzisiaj mówimy o tym, że ma powstać armia 300-tysięczna, to chciałbym w to uwierzyć, bo problemem dzisiaj było otworzenie
dywizji. Jak ta dywizja powstała i skąd wzięto ludzi, to wiedzą ci, którzy siedzą w w tej materii i też tego nie będę rozwijać. I powiem jeszcze inaczej. Mamy dobić do 50 tysięcy wojsk obrony terytorialnej. Idea jest zacna. Wykonanie nieco gorsze. I wracając do tematu liceów wojskowych, myślę, że tutaj to jest najbliższe środowisko, gdzie można ten etos budować. Chociaż ten etos buduje się już dużo wcześniej. Po to jest harcerstwo, po to są obozy survivalowe. To się zaczyna tak naprawdę w wieku szkolnym. Scouting, harcerstwo, wszelkiego rodzaju formy, bo tak naprawdę tutaj się buduje patriotyzm, szacunek do munduru, szacunek do kraju i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie może być tak, że historia jest pisana co 20 lat inaczej. No właśnie, bo też obserwując młodych dzisiaj ludzi, to patrząc na ich fizyczność, na to, że są przyklejeni właściwie do swoich smartfonów, to przyszłość rysuje się nieciekawie. Myślę, że ten problem to jest problem armii dzisiaj, bo dzisiaj formacje specjalne, z którymi współpracuję, odzywają się do mnie, bo szukają kandydatów do pracy, bo ich po prostu nie ma. To samo jest w elitarnych jednostkach policji, gdzie problemem jest to, że nie mogę sobie w czasie zajęć na strzelnicy wyciągnąć komórki i zrobić sobie selfie i zamieścić to na Facebooku i to nie są żarty. Po prostu takie mamy pokolenie. I w tym wszystkim trzeba zachować jakiś taki zdrowy umiar i to wszystko wypośrodkować. Bo myślę, że będzie jeszcze gorzej niestety. No dobrze, to ostatnie pytanie. O czym pan marzy? Panie Rafale, o czym marzę? Jak każdy facet ma jakieś tam marzenia, ale to są moje wewnętrzne sprawy i nigdy o tym nie mówię. A w warstwie takiej zawodowo-państwowej? Czego by pan oczekiwał dzisiaj od, nie wiem, od polityków, od decydentów, ale też od obywateli? Myślę przede wszystkim, wie pan, chciałbym, żeby to, jak rozwija się armia, w którą stronę idą zakupy, w którą stronę idzie, że tak powiem, reorganizacja armii, rozwijanie określonych kierunków, unowocześnianie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, żeby tak naprawdę słuchano ludzi, którzy są w tej armii w środku, którzy mają pojęcie, którzy wiedzą, o co chodzi, żeby tak naprawdę politycy słuchali wojskowych, jeśli chodzi o kwestie, jak ta armia ma wyglądać, jak się ma rozwijać, bo dzisiaj w każdej chwili można powiedzieć coś mądrego albo głupiego i to co chwilę słyszymy, więc myślę, że tutaj to są takie problemy, żeby ktoś powiedział, co będzie za 5, 10, 15 lat, w którą stronę pójdziemy, co będziemy rozwijać. I jeżeli się, i to nie chodzi o to, żeby mówiąc krótko, w tym wszystkim stworzyć pewnego rodzaju, że tak powiem, system, bo to nie chodzi o nazwy, bo dzisiaj mamy, wcześniej mieliśmy Bumar, Polską Grupę Zbrojeniową i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tu się zmieniają tylko szyldy, ale tutaj trzeba tak naprawdę realnie podejść od tego, żeby ten przemysł zrobił się przemysłem narodowym, żebyśmy my walczyli na swoim sprzęcie, który niech nawet w tym kraju jest składany, ale niech te możliwości uzupełniania są tutaj, a nie, że idzie się i kupuje się po prostu z półki coś, co tak naprawdę z punktu widzenia strategicznego nie ma większego znaczenia. A od obywateli czego by pan oczekiwał? Żebyśmy na ten kraj spojrzeli z większym szacunkiem, żebyśmy się bardziej wszyscy szanowali. Dobrze, w tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj państwa i moim gościem był major Arkadiusz Kups, który służył w elitarnych jednostkach specjalnych w Polsce. Panie majorze, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. A z państwem żegna się już Rafał Górski. Zachęcam do odsłuchania kolejnego odcinka podcastu Czy masz świadomość już za tydzień, w każdy wtorek, w Tygodniku Spraw Obywatelskich. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość?
Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!